Projekt realizowany w Radomiu ma na celu, jak informuje radomski magistrat, stworzenie możliwości łatwego pozbycia się niebezpiecznych elektrycznych śmieci z mieszkań i domów. Każdy z pojemników posiada opomiarowanie wypełnienia oraz dodatkowe zabezpieczenia chroniące środowisko przed niebezpiecznymi substancjami z elektroodpadów i baterii. Projekt zbiórki elektrycznych śmieci w Radomiu będzie realizowany przez 4 kolejne lata. Do pojemników powinny trafiać wszystkie zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, np. stary komputer, suszarka do włosów, zepsute radio, telefon oraz baterie i przenośne akumulatory. Na czerwonych pojemnikach, poza grafiką związaną z elektrycznymi śmieciami, można dostrzec także pszczoły. Firma, która ustawiła pojemniki, deklaruje, że do końca 2021 roku w Radomiu powstanie pasieka, a ule utworzone zostaną przynajmniej częściowo z materiałów z recyklingu, które zostaną zebrane do czerwonych pojemników. Lokalizacja pasieki zostanie uzgodniona z Urzędem Miejskim.